Z nurtem Dniestru w kierunku południowo-wschodnim aż po dzikie pola biegła granica Rzeczypospolitej. Po lewej jej stronie rozmieszczone były twierdze obronne, fortalicje i stanice obsadzone wojskiem, aby pilnowały ruchów tatarskich po multańskiej stronie. Na wschodnim Podolu położony był Raszków. Był tam szlachcic nazwiskiem Nowowiejski. Chciwy to był człowiek i despota, miał on syna Adama i córkę Ewę. Był też tatarski młodzieniec imieniem Azja, którego Nowowiejski przed kilkunastu laty na dzikich polach znalazł i do Raszkowa zabrał jako swojego parobka. Stary Nowowiejski twardą ręką wychowywał swoje dzieci. Za każde, nawet drobne przewinienie, srogo karał. Nierzadko wymierzając baty, szczególnie Adamowi. Wtedy młodzieniec przyrzekł sobie, że kiedy lata ku temu przyjdą, ucieknie spod ojcowskiego bata, a że miał wielki pociąg do szabli, marzył, by zaciągnąć się do wojska. Razu pewnego, nieopodal Czarciego Jaru, gdzie na polowanie się zapuścił, był świadkiem pewnego zdarzenia. Z trzech jeźdźców, których z ukrycia obserwował, rozpoznał małego rycerza, o którego sławnych i bohaterskich czynach słyszał. Tego dnia Adam nie wrócił już do domu, jeno podążył za onym małym rycerzem. Pełno wszelakiego tałataństwa w czas Sejmu do stolicy zjeżdża. Tak. Ja go z płaczkiem, a on z wilczodowy.
podsłuchiwać? Zbiegłeś za mną, Burczyka? Weź mnie tutaj i odpowiadaj! Słyszysz? Odpowiadaj Waś, kiedy pytam! Odszczekaj Waś te słowa. Odszczekać? Ach ty szołdro! Pierwszy ten nos odetnę, który tkasz w nasze sprawy! A ja Waś ci obetnę wąsy, bo je nosisz nieco za długie, jeżeli w tej chwili nie odszczekasz. Mości panowie! Patrzcie! Calvin! Dysydent! Maść mojego komilitona! Waść pod bokiem Interrexa? No nie rozlewaj waszmość piwa, no. Ja waści w dyby! Nie rozlewaj waszmość piwa, proszę. Zliż waść mleko z gęby! Jeśli... Do kogo mówisz? Jeśli kto ja jestem? Ja waściów nauczę! Ja waściów! Ja! Puszczaj! 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 Czy któryś z waszmość panów chciał wejść z nami w dyskurs? Jegomość, pan Zagłoba! Tyle lat, tyle lat! A, w rzeczy samej tyle lat. Nie mógłbyś mnie, wać pan, pociągnąć trochę? Oglądając owe spektaklum, zgubiłem drogę i zamiast w drzwi wszedłem za piec. Tyle lat. Wybacz, waszmość, ale nie mogę sobie przypomnieć. Hustling Kettling. A! Włodiowskiego przyjaciel z wojen włoskich. Zrazu twarz mi się wydała znajoma, ale strój waszmości odmienił, bo cię on gdzieś w kolecie rajtarskim widywałem. Wejdźmy stąd. Już mi wasze tego nie zrobić, żebyśmy dzisiaj razem wieczerzy zjeść nie mogli. Mam wygodny dworek ku Mokotowu. A, toś szczęśliwy, a ja na konwokację posłuję i na próżno cały dzień po mieście jeżdżę. Dobrodzieju mój, tedy uczyń mi ten zaszczyt i stań u mnie. Za dwie niedziele i tak do Kamieńca jadę, miejsca będzie aż nadto. Toś mi z nieba spadł, jak mnie Bóg miły, a ten... A owo pan Nowowiejski, pana Michała Podkomendy i komiliton. Czołem waszmości, czołem. A sam Wołodyjowski, Zalit też jest tu z wami? To waszmość, nic nie słyszałeś? O czym? Jadą! Jadą nowożeńcy! Medyka! Na rany Chrystusa medyka! 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 Gdzież on teraz? Do Warszawy pociągnął, z nikim gadać nie chciał. Co miałem zrobić? Po panią Makowiecką, jego siostrę, aż na dzikie pola posłałem, żeby przyjechała pocieszyć brata w nieszczęściu. A nie wiesz, waś, co teraz się z nim dzieje? No, gadajże, waszmość. No, zacny Paulin mi zdradził, że pono obrzydziwszy sobie ten świat, na Mons Regius się wybiera. Kamedułą został. Pan hetman też to usłyszał i srodze nad tym boleje, bo takiego żołnierza w obu wojskach nie znajdziesz. Jeno powiada,
chwale boskiej, niepodobna oponować. Ale on kamedułą nie zostanie, choćbym miał zajazd na klasztor uczynić i siłą go odjąć. O, pójdę do niego, przecie mojej perswazji posłucha. A nie, to pójdę do generała zakonu. A jak trzeba będzie do Rzymu pojechać, pojadę. Hamuj się, waszmość. O, hamuj, hamuj. Ja chwale Bożej nie ujmuję. Ale co z niego za kamedyła, kiedy mu włosy nawet na brodzie nie rosną? Tyle, co u mnie na pięści. On i mszy zaśpiewać nie potrafi. Bo jakby zaśpiewał, to by wszystkie szczury z klasztoru pouciekały, myśląc, że kocur miauczy wesele odprawiając. No, żeby chociaż Bernardynem, ale kamedułą... Jutro zastukam do pana Sobieskiego i o listy poproszę do księdza prymasa. Kamedułą! A list? Oto. Od księdza prymasa do przeora klasztoru. A tu Nejburczyk, a tu Kondeusz. Obaj będą widzieli moje wetum. Już wolałbym sobie dać kreskę. Ty dałbyś mi drugą, a pan Michał oponentów by wysiekał. Byleby tylko mógł wysiec. Burda. Nic się nie bój, waść i czyń, co ci każe. Jest! Widzic za głowa! Zali żyw jeszcze? Jeszcze żyw. Mój przyjacielu kochany. Kazali mi symulować chorobę. Przebacz, Michale. Z serca uczyniliśmy tę zasadzkę. Pan Hetman Wielki! No, stary żołnierzu, ręka Boża cię przycisnęła, ale cię i ona podniesie. W czas dzisiejszy twoja szabla więcej ojczyźnie potrzebna od twych modłów. No, stary żołnierzu, teraz już ostaniesz z nami. Ostan. Zaraz zawołam wszystkich, niech się dziwują. Oj, to już zlazę. Dalibóg, ktoś idzie. A, pan Nowowiejski. Michała przyjaciel i podkomendny. A to jest panna Drabinowska. Chciałem powiedzieć Jeziorkowska. Dla Boga. Róże we dworku ketlingowym kwitną. Nie dla twego nosa. Proszę do komnat. Mamy gościa. Nowowiejski. Pan Hetman Wielki pilnie pożąda widzieć waszą miłość. O, kiedyż mam się stawić? Jutro do południa. Nie powiedział waści, o co iść może? Dokładnie nie wiem. Jeno suponuje, że o jakąś funkcję wojskową. Przyszły doniesienia, panie pułkowniku, iż cały budziak już huczy jak ul na wyroju. Masz, rycerzyku.
Od onej chwili wrócą do służby jesteś. I żadne trybunały nad tobą nie mają prawa. Odebrałem wiadomość, że się tatarstwo ruszyło. Weźmiesz wtedy całą chorągiew i ruszysz na dzikie pola. Owo kamieniec, tu Jampol i Raszku, widzisz? Widzę, wasza miłość. Opodal Raszkowa jest stanica, Chrepciów. Ongiś obronne, ninie pożar ją strawił. Ważne to dla nas strony. Kamieniec, pojmujesz? Odbudujesz mi więc fortalicję i dragonami ją obsadzisz. Ku Budziakowi pilnie ucha nadstawiaj, a zapuścisz. Jaki czambuł, to go wygnieciesz. Na elekcję zaś wrócisz, bo mi tu będziesz potrzebny. We dwa dni będę gotów. O, tak to rozumiem. Tak trzeba. Nic nam. Nic nam. Wszystko ojczyźnie miłe. Ała! Ała! Co tam, Michale, co ci pan hetman powiedział? Pani siostro, jeśli chcesz listy do męża wysłać, masz okazję, bo w tamte strony jadę. Już cię posyłają, na Boga żywego, nie zaciągaj się, jeszcze nie jedź. Inni nie wiedzą, którym końcem muszkietu się strzela, a dla ciebie nigdy odpoczynku. Szkoda pana Michała. A jeszcze wczoraj, wać panna, mówiłaś, że nie cierpisz mnie jak tatarzyna. Ale jak tatarzyna? Wcale tego nie mówiłem. Pociesz się, wać panna, pan hetman zapowiedział, że niedługo tej komendy. Za tydzień lub dwa ruszam, a na elekcję będę w Warszawie. To wybornie. Pociągnę ja z panem pułkownikiem. Bo pisze mi pan Zagłowa z Warszawy, iż Kettling już wrócił. Rad jestem niezmiernie. Wiesz, wasze, panie namiestniku? A co wać pan tak patrzysz? Aha. Zapomniałem wasi powiedzieć, że list z pismem przyszedł od pana hetmana. Jegomość Sobieski kreuje w nim wasz mości namiestnikiem i każe zdać komendę nad chorągiewką. Wasza miłość! Uspokój się, waszmość. Ale wasza miłość... Uspokój się, waszmość. Zasłużyłeś na ten pawo. Ale wasza miłość... Uspokój się, waszmość. Tako, jutro do dnia ruszam. Tuszę, że w dwie niedziele będę w Warszawie. Waszmości, strażowanie też się przed latem skończy i kto wie, jak się pospieszysz, to może i ty na wesele zdążysz. Na wesele? Na czyje wesele, wasza miłość? No ja, jak to na czyje? Hey!
Zacna sztuka, patrz, Nowowiejski. Z 8, któreśmy już zaszczwali, będzie akurat piękna lisiura dla mojej pani, dobrodziejki. Czy jeno wasza miłość wydoła do jej przyjazdu wyprawić skóry? Jest między dragonami jeden, co ongi był kuśnierzem. Wydołamy, co mamy nie wydołać? Wcześniej niż za 2 niedziele nie mogę jej czekać. A jeszcze pan Zagłoba pewnie w drodze popędzać nie będzie, bo lubi się wyczasować. Oj, lubi, lubi. Boję się, jeno, żeby na czas przyjechali. Bo jak się owe wieści o Azbabeju potwierdzą, gotowi nas nie zastać. To chyba byśmy z całą potęgą ruszyli. A jak wać pan myślisz? Przecież to największa grupa grasantów, która kiedykolwiek w tych okolicach hasała. Mości panowie! Słyszycie? Alarm! Tam jakiś czambuł tatarski się ruszył! Za mną! Zawód do samej bramy! Dalsza! Dalsza!